Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku, moi kochani, rozegramy sobie pojedynek Liverpool kontra Manchester United. Taki właśnie dzisiaj wieczorem meczek będzie rozegrany w lidze angielskiej, czyli jest to ostatnia prosta Liverpoolu do tytułu mistrza w kraju, bo jak zapewne oglądacie, śledzicie ligę angielską, bardzo duża przewaga już jest zespołu Liverpoolu nad resztą stawki. Wczoraj Manchester City ponownie zremisował. Leicester City wcześniej w kolejce przegrało, więc tak naprawdę Liverpool nie ma już żadnego przeciwnika. Tutaj taki naprawdę mega meczek się kroi, bo Manchester United jak do tej pory jest jedynym zespołem, który urwał punkty właśnie Liverpoolowi. Jedyny remis jest z Manchesterem United i dzisiaj jest mecz rewanżowy. Mam tutaj przygotowane 6 saszetek. W jednej będzie limitka, już nawet nie pamiętam jaka. Mamy tutaj po 15 kart w każdej saszetce. Jest to oczywiście wersja angielska, bo tylko w niej można trafić Manchester United. No i co? Lecimy. Zobaczymy, kto wygra w pojedynek. Napiszcie w komentarzu wasz typ na ten mecz, jaki wynik obstawiacie, kto wygra. No i co? Wszystko liczymy za jeden punkcik. I zaczynamy. Pierwsza bramka od razu dla Liverpoolu. Mamy Fabinho i prowadzenie 1-0. Tottenham, Chelsea. I ponownie jest kolejna bramka dla Liverpoolu. Alexander Arnold 2-0. I popatrzcie, jakaś limitka jeszcze tutaj jest w środku. Czyli jest jakaś niespodzianka. Harry Kane. Harry Kane na goldzie. No pięknie, powiem wam. LE6G. Bardzo fajna sprawa. I tutaj jeszcze Arsenal. Czyli po pierwszej rundzie prowadzenie Liverpoolu 2-0. Druga saszetka. City, Tottenham, Borussia, Inter, Bayern, Barcelona, Wolverhampton, Arsenal, Chelsea, Wolverhampton, Barcelona, Real, Sevilla i mamy United. Nemanja Matic. Czyli jest pierwszy punkcik 2-1 dla Liverpoolu i tutaj jeszcze Wolverhampton. Odpowiedź Liverpoolu, Milner 3-1, ale natychmiast strzela kontaktową bramkę ponownie Manchester United, De Gea 3-2, Lyon, Sevilla, Bayern, Barcelona, Tottenham, Chelsea, Wolverhampton, Real, Paris Saint-Germain, Borussia i mamy wyrównanie. Ashley Young 3-3. City i Wolverhampton. Czyli tak jakby do przerwy mamy remis 3-3. Trzy saszetki otworzone, trzy przed nami. I tym razem United wychodzi na prowadzenie na wyjeździe. Victor Lindelöf 4-3. Benfica, Paris Saint-Germain, Bayern, Barcelona, Tottenham, Chelsea dwa razy, Wolverhampton, Real, Borussia i patrzcie, ponownie Ashley Young i mamy 5-3 dla Manchesteru United. City, Bayern i Van Dijk, Liverpool. Mamy bramkę dla Liverpoolu 4-5. No robi się coraz ciekawiej. Dwie saszetki nam zostały do końca. I mamy wyrównanie ponownie. Wijnaldum 5-5. Ale odpowiedź United Lingard 6-5.
Lyon, Paris Saint-Germain, Barcelona, Tottenham, Chelsea, ponownie Chelsea, Wolverhampton, Bayern, Barcelona, Galatasaray, Benfica, City i Borussia Dortmund. Pozostała nam ostatnia saszetka. Na ten moment United prowadzi 6-5. No i zobaczymy, czy coś się jeszcze zmieni. Tottenham jest Liverpool. Van Dijk 6-6. Wolverhampton, Arsenal, Roma, Bayern, Real, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Borussia, Chelsea, City i patrzcie, Fabinho, Liverpool. Prowadzenie Liverpoolu w samej końcówce 7-6 i już tylko została limitka. Jaka będzie? Bo tutaj mamy Varane, Real, Barcelona, srebrny Messi, czyli nie ma. Wygrywa Liverpool 7-6. No piękny pojedynek, powiem Wam. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Raz jedna drużyna, raz druga, ale ostatecznie wygrywa Liverpool. No i myślę, że jeżeli w prawdziwym meczu tak samo będzie, to będzie mistrzostwo już dla Liverpoolu bez dwóch zdań. Napiszcie, tak jak wcześniej mówiłem, Wasz typ na ten mecz. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.